Kacper Bisans przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Zrobimy jeszcze światło. Właśnie wracam z wywiadu na kanał Ekspert Bentleyu. Dzisiaj był Daniel Siwiec. Daniel, pozdrawiam. Bardzo fajny, merytoryczny, a jednocześnie pozytywny wywiad wyszedł, także się cieszę. I przy okazji chciałem Ci powiedzieć o tym, w jaki sposób poznawać znane, wpływowe, ciekawe osoby. No ale najpierw pytanie, po co? Po co poznawać takie osoby? Bo to nie jest oczywiste. Znam ludzi, którzy się cieszą, że dotknęli kogoś, mają zdjęcie, selfie, podchodzą do gwiazd, robią sobie takie rzeczy, autografy wyciągają i tak dalej. Tylko pytanie, po co? Po to, żeby się pochwalić na Facebooku? No, jak ktoś czuje taką potrzebę, to spoko, chociaż z reguły za taką potrzebą wynika, nie wiem, niedowartościowanie się. Więc myślę, że są większe, ciekawsze powody, żeby spotykać się ze znanymi osobami. Na przykład ich wiedza, doświadczenie. Na przykład to, że one też znają ciekawe osoby i mogą Ci w czymś pomóc. Albo dla czystej, mądrej rozrywki. No i tak właśnie my na kanale Ekspert Bentleyu robimy wywiady ze znanymi osobami ze świata biznesu i w dużej mierze ja jestem odpowiedzialny za to, żeby takie osoby pozyskiwać. W związku z tym, że jestem gościem, który jest w miarę kontaktowy, który lubi ludzi, no to ja się tam odzywam, kombinuję. No i teraz może się wydawać to ciężkie, żeby się umówić z kimś na spotkanie. Natomiast znam kilka bardzo ciekawych przykładów, którymi się teraz sam podzielę i pokażę Ci, w jaki sposób ludzie poznają innych ludzi i to takich, którzy się wydają nieosiągalni. I teraz tak, większość tych znanych osób ma gdzieś do siebie kontakt. Niekoniecznie do siebie, ale bardzo często są to menadżerowie. Dzwonisz do menadżera i mówisz, jaki masz deal. Czy to wywiad, czy to spotkanie, czy cokolwiek innego. I ten menadżer omawia to z tą gwiazdą. Często też te osoby prowadzą samodzielnie swoje social media i wtedy można do nich napisać lub lepiej, i to jest bardzo ważny pro tip, nagrać coś. Nie wiem, czy też tak masz, ale co roku, kiedy masz urodziny, dostajesz pewnie dużo życzeń na Facebooku. I ja co roku dostaję tych życzeń bardzo dużo, z reguły to jest wszystkiego na tablicy, czasem jest to prywatna wiadomość, która jest trochę dłuższa, ale są osoby, które nagrywają audio lub wideo i takich osób z reguły jest kilka, czasem kilkanaście i one nagrywają mi gdzieś tam selfie z samochodu, film w formie selfie i tam Kacper, wszystko najlepszego i tak dalej i wtedy czuję, że jest takie personalne typowo do mnie. Jest to bardzo miłe i ja tak samo robię z niektórymi osobami. I tak na przykład poznałem Tomasza Knapika. No bo może się wydawać, że okej, Kacper, ty robisz wywiady w Bentleyu, robisz coś, gdzie ludzie mogą się w jakiś sposób wypromować, więc no masz łatwiej. No ale zaskoczę cię, bo na przykład kiedy poznałem Tomasza Knapika, to wyglądało to w ten sposób, że on na kanale u Filipa Nowobilskiego, pozdrawiam Filip, czyli kanał Duży w Maluchu, na kanale u Filipa tam jest taka seria Gwiazdy i ich pojazdy i Tomasz Knapik, czyli chyba najbardziej znany polski lektor, który jest również u mnie w intro, po prostu skarżył się na to, że w swoim Mercedesie ma stare mapy, a w salonie chcą od niego bardzo duże pieniądze. I ja zobaczyłem, że on ma problem, a ja mam rozwiązanie, bo mam taką firmę, która się zajmuje oprogramowaniem samochodowym. No i co, szukałem do niego kontaktu w Google, nie było, były tylko takie strony, gdzie są banki głosów, czyli gdzie możesz po prostu wykupić sobie głos lektora. A jeżeli chodzi o Tomasza Knapika, to on też ma pewne umowy na wyłączność, nie wszystko można u niego uzyskać tak po prostu. A ja po prostu zobaczyłem, że Tomasz Knapik prowadzi samodzielnie swojego Facebooka. Napisałem mu komentarz na tablicy moją odblokowaną, napisałem mu komentarz pod tytułem: Panie Tomaszu, mam dla Pana miłą niespodziankę, proszę zajrzeć w folder inne na Facebooku. I to jest też konkretna strategia, ponieważ jak ktoś się nie ma w znajomych, a Ty do niego coś piszesz, to z reguły to ląduje w folderze inne na Facebooku, czyli taki spam w sumie, bo dopóki ktoś nie kliknie tam, nie,
nie będzie wiedzieć, że taka wiadomość ma miejsce. No i faktycznie Tomasz Knapik spojrzał, a ja tam napisałem mu, że za darmo na koszt firmy mu te mapy zaktualizuje. A jeszcze miałem o tyle szczęście, że akurat się wybierałem do Warszawy, on był pod Warszawą, czyli zamiast wysyłać tam kogoś, to osobiście stwierdziłem, że fajnie jest zbić piątkę z Tomaszem Knapikiem, ponieważ wychowałem się na jego filmach, gdzie on podkładał głos, na przykład Chuck Norris, czyli strażnik z Teksasu, Świat według Bundy'ch, on tam podkładał głos. W wielu innych produkcjach, filmach, w Terminatorach, chyba nawet w drużynie A, także to był taki mój głos dzieciństwa. No i faktycznie pojechałem do Tomasza Knapika, usługa trwała 1,5 godziny, a ja w tym czasie po prostu rozmawiałem z nim, poznałem go. No i potem już nie było problemu, żeby on też coś dla mnie nagrał, nawet sam to zaproponował, że chciał się jakoś oddzięczyć. No i tyle. Nie jest to skomplikowane. A teraz na przykład zobacz sobie, jak nagrałem nagranie do właściciela 4F. Halo, halo, cześć Igor. Chciałem Cię zaprosić do programu Ekspert Bentleyu. Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie, ale ostatnio wiem, że miałeś wykład na Business Center Club. Ja również miałem swój, także pomyślałem, że jest okazja, aby Cię zaprosić. Także daj znać, daj swój numer telefonu. Pogadajmy, umówmy się, nagrajmy coś fajnego. Do zobaczenia, cześć. No i widzisz, nagranie jest spontaniczne, po prostu byłem w galerii, zobaczyłem sklep 4F i pomyślałem, że chcę spotkać się z właścicielem 4F-u. No i wysłałem mu takie nagranie i jaki jest efekt? Żaden, na razie jest żaden, nawet tego nie odczytał, ale ja sobie znajdę sposób, żeby on to odczytał, bo ludzie są zabiegani, ktoś to ma tak dużą firmę jak 4F, może się mówi 4F, nie wiem, ale to jest polska firma, więc raczej 4F. Tak, że tak powiem, wytrawni przedsiębiorcy, oni często nie mają czasu, żeby siedzieć na Facebooku i każdą wiadomość czytać od przypadkowych osób. Natomiast zawsze warto a spróbować, a dwa potem spingować, czyli potem skomentować gdzieś pod zdjęciem, napisać raz, drugi, zobaczyć, kto ma jakichś znajomych. I tu kolejna rzecz, czasem jeżeli jest jakaś osoba, którą chcesz poznać, to weź pod uwagę, że ta osoba może mieć męża, żonę, syna, córkę i być może łatwiej czasem trafić przez nich. Oczywiście nie chodzi o to, żebyś był tak zwanym stalkerem, czyli żeby tam kogoś szykanować i nawiedzać w środku nocy telefonami, ale chodzi o to, że jeżeli masz jakiś faktycznie deal, no to warto. A nawet i bez deala warto. Mam znajomego Kamila, który swego czasu... O, tutaj ktoś mi zajeżdża drogę. Swego czasu... słuchał wywiad w radio na temat nieruchomości i bardzo mu się spodobał gość, który udzielał wywiadu w radio właśnie, no i napisał do stacji radiowej, że chciałby kontakt do tego gościa. Stacja powiedziała, że nie może tak po prostu dać, ale redaktor powiedział, że spyta, czy może dać. No faktycznie facet się zgodził i teraz nie chcę przekręcić, ale wydaje mi się, że to chodziło o Bartosza Nosiatka, który też jest u nas na kanale Ekspert Bentleyu. Polecam, świetny wywiad, nie tylko o nieruchomościach, ale też o duchowości, można powiedzieć. No i co? I okazało się, że mój kolega Kamil zgadał się, powiedział, że on chce inwestować w nieruchomości, ale nie ma jeszcze wiedzy i chciałby zaprosić go na kawę. Wyszło to tak, że w sumie Bartek zaprosił go na kawę do siebie, wytłumaczył mu wszystko, podzielił się swoją wiedzą i on ruszył i zaczął. I teraz handluje nieruchomościami i zaczęło się od wywiadu w radio po prostu. Także rzeczy, które się wydają niemożliwe, które się wydają trudne, są do osiągnięcia, ponieważ osoby znane to nie są osoby, które są inne, lepsze, często się nie czują lepsze, czasem się nawet czują gorsze, bo są bombardowane jakimiś dziwnymi propozycjami, są traktowane inaczej, ludzie się na nich gapią, a jeżeli Ty podejdziesz do nich jak człowiek do człowieka, po prostu szczerze docenisz ich za to, co robią, no to faktycznie może to mieć ręce i nogi po prostu. Także tego Ci życzę, żebyś umiał dostrzec w człowieku drugiego człowieka, nie tylko chodzącą okazję czy znaną mordę, która jest w telewizji czy na YouTubie,
I jak będziesz miał szczerą intencję, dobry pomysł dotarcia i zaproponujesz, czy to konkretne spotkanie, czy to spytasz się o radę, czy po prostu o cokolwiek innego, to naprawdę to jest kwestia tylko statystyki, żeby takie kontakty podejmować i one wcale nie są trudne. Dlatego ja dzisiaj mam w telefonie bardzo dziennych ludzi, łącznie z Krzyśkiem Hołowczycem. Także są ci ludzie w telefonie, są na WhatsAppie, to są naprawdę normalne osoby. Myślę, że znam z kilkudziesięciu multimilionerów, i to dolarowych, czyli takich, którzy mają po kilkanaście tysięcy majątku, kilkanaście milionów dolarów nawet majątku, i to są ludzie mega normalni, którzy mają mega normalne problemy. A nawet jak nie są to normalne problemy, to są problemy, które ty byś zrozumiał przy odrobinie empatii i rozmowy. Także naprawdę nie ma się co tych ludzi bać. Jeżeli twoja praca, twój biznes, czy twoja jakaś zmiana w życiu zależy od tego, żeby spotkać się z jakimiś osobami, które wiedzą więcej, no to gorąco zachęcam, abyś nie bał się gadać z menadżerami, abyś nie pisał wiadomości na 3x4. Takich maili mamy masę, ludzie piszą jakieś wiadomości, opisują całe swoje życie. To nie działa. Nagraj wideo, nagraj coś osobistego, podbij to, spinguj, czyli po prostu, żeby ktoś to zobaczył, żeby do niego dotarło faktycznie. I jak to będzie sensowne, jak to będzie szczere, to na pewno ci się uda. Tyle ode mnie na dziś. Ja wracam do biura. Jestem dzisiaj po prostu w dupie z czasem, ale tak to bywa. Na WhatsAppie mam miliard wiadomości, ale lubię takie dni, że jak się dzieje. Dzisiaj się dzieje dużo. Niech tobie też się dużo dzieje w życiu. Wszystkiego dobrego. Hakuna Matata. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.